Państwo, witam serdecznie, wszem i wobec. Moim gościem dzisiaj jest znany wśród ludzi piszących w internecie na temat sprzętu, Krystian Pograniczny. Witaj serdecznie. Witam Ciebie, witam Twoich oglądających. Naszych widzów w tym momencie. Zaprosiłem Krystiana dlaczego? Bo Krystian, który jest znanym mi pozytywnym fanem sprzętu pancernego, dosyć dużo w tym roku, na szczęście i w końcu, zaczął na ten temat szerzej pisać, bo komentował zawsze i ma jeszcze oprócz wiedzy, entuzjazmu i jak najbardziej tych pozytywnych rzeczy, ma jeszcze jedną cechę. W ostatnim czasie ma więcej czasu niż na przykład ja. I zaczął to wszystko składać w pozytywne nitki, więc jakżeż mógłbym z tego nie skorzystać i nie zaprosić go do siebie, bo o Krystian nie tylko popatrzył, policzył, przyjął pewne założenia, ale również to ustrukturyzował, tak żebyśmy zobaczyli, w jak głębokim punkcie, teraz właśnie pytanie, czego się znajdujemy. Bo nasz kolega Jarek Wolski fajnie spuentował jedną rzecz. Kiedy Ukraina zaczynała wojnę, Rosja startowała z czołgami zmodernizowanymi serii T-72B, czyli T-72B3, B3M, T-80 BWM, no i T-90 Proryw 3 i z tyłu w tle były T-90M. W chwili obecnej, po ponad 2 latach tej wojny, dominującą formą jest po prostu czołg, a czy to jest czołg T-72 wersji gołej lub goławej, jakikolwiek wyciągnięty, nawet T-80U, czyli z dieslem zamiast, jeśli dobrze pamiętam, zamiast tej turbiny, silnika turbowałowego, czy też to będzie T-62, a nawet T-54 już, jak to się mówi po rosyjsku, doesn't matter. Ważne, że jest, jeszcze się toczy, a nawet szczylo. Natomiast Polska, kiedy ten konflikt się zaczynał, miała czołgi Leopard 4, przepraszam, 2A4 i Leopard 2A5. W planach czołgi K2 nie było nawet planów tak naprawdę oficjalnych, przynajmniej na czołgi serii Abrams, M1, A1, a nie M1, A2. Oraz mieliśmy PT-91 twardy, wariant uboższy niż PT-91M, jak Malaj, które sprzedaliśmy do Malezji. Mieliśmy jeszcze zwykłe T-72 w trakcie modyfikacji, nie modernizacji, zaznaczam, modyfikacji do standardu T-72R. W ten sposób, czyli tam no niestety bardziej kosmetyczne, ale jednak poprawiające zdolności obserwacji, wykrywania i oddania pierwszego strzału między innymi. Więc to się, jak się okazało, potem sprawdziło na frontach walki na Ukrainie. I z takim czymś szliśmy, a w tej chwili, po ponad 2 latach tego konfliktu, jesteśmy prawie wyczyszczeni z czołgów T-72, również tych zmodyfikowanych. Czyli muzeum nam się skończyło. Braki na tych sprzętach też się jakoś dziwnie udało wyprowadzić za granicę. To akurat wielu odetchnęło z ulgą. Dalej. Modernizujemy, jesteśmy w trakcie, nasze Leopardy, których 14 sztuk od nas poszło, ale to było T-14, powyżej tego, co nam było potrzebne dla naszych batalionów, liczących na chwilę obecną 58 wozów. Pojawiły się pierwsze K2, tak zwane gap fillery, czyli w takiej konfiguracji, w jakiej miała je ma armia Korei Południowej. I jakaś tam szczątkowa polonizacja następuje tutaj u nas, ale to przede wszystkim obszar łączności i tym podobnych rzeczy, malowania. Okay. No i pojawiły się M1, A1 FEP, czyli czołgi po amerykańskim korpusie piechoty morskiej, najwyżej stojąca w hierarchii rozwoju cywilizacyjnego wersja M1, A1, już z armatą 120, bo pierwsze jedynki były z armatą 105 mm, gwintowaną, brytyjską, na klony brytyjskiej L7, to już jest. Tymczasem klon Rheinmetalla zrobiony po amerykańsku na kaliber 120, więc mocniejszy. Dorzucono tam wiele rzeczy i po pierwsze te czołgi, z tego co mi wiadomo, zostały do nas sprzedane w wersji jakiej? Niezubożone, czyli z właściwym amerykańskim pancerzem,
i tym podobnymi rzeczami. I my tą wojnę na Ukrainie w chwili obecnej możemy powiedzieć, że z dużo gorszego poziomu parku pancernego, co do jakości zdecydowanie idziemy w górę, całkowicie odwrotnie niż Rosjanie, zdecydowanie spadła nam na tą chwilę jeszcze ilość tychże czołgów. A ilość czołgów w jednostkach to czy się mogą one szkolić, czy się mogą zgrywać, czy mogą być certyfikowane, czy są operacyjnie do użycia. Zostawię tu kompletnie kwestie bojowych wozów piechoty. To może na inny materiał. Natomiast co do zasady, jakościowo zdecydowanie idziemy w górę i co ważne, ujednolicamy się pod względem rodzaju amunicji, jaka do tego jest wykorzystywana. To bardzo ważna kwestia. I teraz przychodzi moment, w którym powinienem oddać w końcu tobie głos, bo to tak wyszło parę minut tego entree, wstępu. I moi drodzy, Krystian, zachęcam do tego, żebyście, jeżeli się będzie próbowało, oczywiście lajkowali, komentowali, udostępniali, ale też zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych Krystiana, zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze, gdzie zaczął ostatnio właśnie w tym roku częściej być i bywać. Jak ktoś nie może go znaleźć, to może go znaleźć po moich różnych znajomych na Twitterze. Zachęcam i polecam do obserwowania, do zasubskrybowania, followowania, jak kto woli, bo co jakiś czas, jak ten czas ma, właśnie popełnia merytoryczną nitkę w temacie. I dobrze jest z tego skorzystać, jeśli ktoś chce sobie wyrobić pojęcie albo skonfrontować to z tym, co już wie, bo to zawsze na dwoje babka wróżyła. I teraz, Krystian, dzisiaj hasło przede wszystkim czołgi, czyli panca przede wszystkim i nade wszystko i oddaję tobie mikrofon w układzie, jaki chcesz, żebyśmy zaczęli o tym rozmawiać, w razie czego będę się odzywał w tematach związanych ze strukturą organizacyjną, ale to już teraz ty. Tak, więc stwierdziłem już jakiś czas temu, że dobrze by było, aby tą wiedzę, którą otrzymujemy, nazwijmy to na talerzu, usystematyzować, bo gdzieś można powiedzieć od około 2 lat są rzucane slogany, że kupujemy bądź zamawiamy, będziemy produkować 1000 czołgów K2, czy to w wersji Gapfiller, czy w PL, czy tutaj kupujemy czołgi Abrams, SEPV3 250 sztuk, czy M1A1, 2 bataliony. A w międzyczasie gdzieś pojawiają się kolejne głosy, że będziemy formować kolejne 2 dywizje, 5. i 6, oraz że 2 istniejące, czyli 16. dywizja zmechanizowana oraz 18. dywizja zmechanizowana przechodzą na strukturę 4-batalionową. No, z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że jak do tej pory miały chociażby po 4 bataliony czołgów, tak teraz będą miały po 6 batalionów czołgów, czyli no, w linii będzie to 348 czołgów podstawowych. I tak zacząłem sobie to wszystko dodawać do pewnej całości, pewnej puli i troszeczkę mi się matematyka zaczęła rozjeżdżać, bo tak jak sobie... Jedno w tym wszystkim pytanie. To by znaczyło, że każda z tych dywizji będzie czysto dywizją zmechanizowaną, bez żadnej brygady pancernej. Tak by... To też jest właśnie dobre pytanie, bo gdzieś tam ostatnio obiło mi się o uszy, że 16. dywizja zmechanizowana miałaby mieć jednak 7 batalionów czołgów, przy czym jeden to faktycznie... z czego jedna ta brygada być może miałaby być tą pancerną, tylko jak zacząłem tak troszeczkę kopać po informacjach, czy pytać osoby znajome, no to tak jak mawia rabin przysłowiowy, jeden powie tak, a drugi powie nie. I no to też jest dosyć znamienne, że ta polityka informacyjna naszego MON-u no często się rozjeżdża i ciężko jest czasami znaleźć takie naprawdę konkretne informacje, które
jakimś dziwnym sposobem inne państwa zachodnie nie mają problemu do opinii publicznej przekazywać, a u nas to jest taki ciągle tajemnica poliszynela i takie piąte przez dziesiąte, jeżeli chodzi o ten zasób informacji. Tak więc być może 16. Dywizja Zmechanizowana będzie miała jedną taką brygadę pancerną, natomiast no, na ten moment ciężko jest mi cokolwiek tutaj potwierdzić, a nie chcę się jakkolwiek zobowiązywać, że tak na pewno bądź nie, bo tutaj naprawdę bardzo często się ta sytuacja lubi zmieniać. Dokładnie. Ale minimum w takiej dywizji to jest w każdej brygadzie jeden batalion czołgów, nie mniej niż. Jeżeli cztery brygady zmechanizowane, to co najmniej cztery bataliony. Jeżeli to się zaczyna układanka, że brygada zmotoryzowana jeszcze w tym wszystkim, to w niej już czołgów nie będzie. Wtedy tych batalionów czołgów jest mniej. Jeżeli jest brygada pancerna i będzie to brygada czterobatalionowa, to teraz będziemy to robić w układzie takim jak dotychczas, że będzie miała trzy bataliony pancerne i batalion zmechanizowany w składzie, czy może w układzie wszystkie będą bardziej zamerykanizowane. Dwa pancerne, dwa zmechanizowane. I to już rabin dostaje kociokwiku. Nie, tu już naprawdę są takie scenariusze, że tu można naprawdę wiele różnych wersji tworzyć tych scenariuszy, więc ja też gdzieś tam w tej swojej nitce zawarłem cztery takie podstawowe, których będę się gdzieś tam trzymał i pomału tą wiedzę systematyzował, bo być może faktycznie skłaniałbym się ku temu, aby to miało taką, nazwijmy to, pseudostrukturę po amerykańsku, natomiast gdzieś tam po drodze może się oczywiście komuś wizja zmienić i możemy przejść na faktycznie taką brygadę pancerną z trzema batalionami w jednej brygadzie. No ale to tak jak mówimy tutaj, ciężko jest cokolwiek krokować, bo tu się plany naprawdę non-stop zmieniają. Tak, jedyna stała rzecz u nas w armii to zmienność. Tak, no świadczy o ciągu dowodzenia. Jakoś trzeba na emeryturę, co niektórzy muszą w ten sposób zarabiać. Dokładnie. Tu przed nami widzicie K2, popisana ROT-em, w pobliżu jest pojazd, czyli wóz zabezpieczenia technicznego, wóz inżynieryjny z mostem towarzyszącym w tle. Takie rzeczy, takie fajne fotki do tego wszystkiego podrzuca u siebie Krystian. To są modele. Dobrze wyglądają, sympatycznie. A tu doszliśmy do tego, co jeszcze w chwili obecnej mamy, czyli do Leoparda. I patrząc na tego Leoparda, przypomnijmy wszystkim. Obecnie struktura wszystkich pododdziałów zmechanizowanych, zmotoryzowanych oraz pancernych liczy 58 wozów i jest to ta najliczniejsza struktura w NATO, przewidująca 4 kompanie po 14 wozów oraz 2 wozy, wóz dowódcy i zastępcy dowódcy szefa sztabu batalionu. Dokładnie. Inne modele znane nam, rosyjski, 31 wozów, 3 kompanie po 10 wozów i wóz dowódcy. Pojawiły się 40-wozowe w jednostkach zmechanizowanych bataliony takie, czołgów, w razie czego, no a to tak ewenement, że 4 kompanie, 41 nawet, przepraszam. Natomiast w NATO dominująca to jest chyba jednak wersja 44 wozy w batalionie, na przykład nasi zachodni sąsiedzi. I to może być jedna z metod tego, aby przy jakichś założeniach ilościowych tego, co Polska chce kupić, wyprodukować, pozyskać, obojętnie jakby tego nie nazwać, żeby ta liczba batalionów, o jaką chodzi, właśnie ostatecznie powstała, albo raczej stała się ciałem, no ale wtedy to będą wozy, znaczy bataliony o 25% słabsze, bo mniej liczne. Dokładnie. I tu rabin ciągle nie wie, w którą stronę może pójść. Sygnalizacje są różne. Generał Kukuła zasygnalizował, że to może właśnie pójść w taką stronę 44 wozów. Nie będziemy się tym zajmować. Na razie patrzymy tak, jak ty zrobiłeś. 58 jest 58, bo tak w tej chwili jest i wszystko pod to mamy opracowywane.
No dokładnie i tak jak zresztą ostatnio nawet na Defense 24 Day też było mówione, że no, ten batalion, który miałby się składać z 44 wozów, to jest taki czysto hipotetycznie eksperyment, który jakkolwiek może by wypalił, może nie, ale trzymamy się 58 wozów. No tylko właśnie, jeżeli my chcemy może nie w bardzo, ale w miarę szybki i sprawny sposób nasycić te bataliony, kompanie sprzętem, no to może faktycznie nie docelowo, ale przejściowo można by było się zastanowić, czy nie przejść na etat 44 wozów. Tu się z Tobą zgodzę, że przejściowo, tylko nie zmniejszając liczebności kompanii, Dokładnie. tylko uważam, że raczej tą jedną kompanię powołując później. Dokładnie, chociażby. Tak, żeby dowódcy tych kompanii, trzech w tym momencie zamiast czterech, w pełni nauczyli się dowodzenia swoją kompanią w pełnym składzie 14 wozów. No oni już wtedy mogą zgrywać czy plutony, czy kompanie, no mogą z tym sprzętem wyjechać w teren, w poligon i faktycznie ćwiczyć z załogami, a nie uprawiać czysto teoretyczny suchy drenaż i ewentualnie zobaczyć swój przyszły sprzęt na zdjęciach. Więc ja uważam, że faktycznie dobrym pomysłem byłoby przejść przynajmniej na jakiś okres, jeżeli my przechodzimy tak zwaną, no, nazwijmy to zmianę pokoleniową w tym sprzęcie, jeżeli my faktycznie chcemy, a coraz częściej pojawiają się głosy, że dobrze by było, aby te leopardy drugie nieszczęsne też może w najbliższym czasie pojawiły się na Ukrainie w większej liczbie, no to no nie mam innego tutaj złotego środka, jak tylko zaproponować to, aby faktycznie na jakiś okres przejść na ten, nazwijmy to, na tą strukturę, tak? Bo może się za chwilę okazać, że będziemy, no okej, generacyjnie będziemy lepiej wyglądali niż po tych 2 latach wojny niż Rosjanie, ale się okaże, że to wszystko będzie strasznie takie, no, rozwodnione, tak? Nie będzie. No nie będzie to wszystko nasycone sprzętem, tylko to będą takie wyspy. W jednej, nazwijmy to, brygadzie, w drugiej dywizji jeden batalion i to tak będzie duży chaos i tak właściwie, no szczerze powiedziawszy, nie będzie to na pewno siła, która, nazwijmy to, będzie odstraszać potencjalnego przeciwnika, tak? Dokładnie. I teraz patrząc na to, to taka jedna dywizja, patrząc, że będzie się składała z samych brygad zmechanizowanych, czyli 4 razy brygada zmechanizowana, to już samych czołgów musi być 232 na dywizję. Dokładnie. Plus ja sobie jeszcze, bo w sumie tu też rozmawiałem i z Aleksandrem Fiedorkiem, którego tutaj pozdrawiam, i tak sobie też Pozdrawiamy. doszliśmy do takiego wniosku już jakiś czas temu, że biorąc pod uwagę straty w sprzęcie, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, czy to po stronie ukraińskiej, czy to po stronie rosyjskiej, to takim bezpiecznym punktem wyjścia byłoby założenie, że ta taka rezerwa sprzętowa czy strategiczna to mogłoby być to 50% wozów, które są w linii. Ja wiem, że to jest kosmiczna liczba, tak? Natomiast gdzieś zakładając tutaj chociażby też te takie czarne scenariusze, gdzie mielibyśmy być w razie potencjalnego konfliktu zbrojnego przez jakiś czas skazani tylko na siebie i na nasze rezerwy sprzętowe, to faktycznie może dobrze by byłoby taką opcję, taką, no, rozważyć, tak? Bo może się okazać, że bardzo szybko możemy się z tego sprzętu wystrzelać, a z drugiej strony, no, wisieć też tak na łasce, niełasce naszych sojuszników, którzy też będą mieli swoje straty w razie potencjalnego konfliktu i też będą musieli te dziury łatać. No, może się okazać, że za chwilę będzie duży problem, tak? A już mamy chociażby w wozach towarzyszących, gdzie my, no, nie oszukujmy się, ale troszeczkę wisimy na dobrej woli sojuszników. Absolutnie tak, bo pamiętajmy, utrzymanie wszystkiego w linii wymaga między innymi posiadania odpowiedniej liczby wozów towarzyszących, a wozy towarzyszące to jest gama,
To nie jest jeden. To nie są tylko wozy zabezpieczenia technicznego, tak zwane ewakuacyjne często, ale to są właśnie mosty towarzyszące, ewentualnie jeszcze jakaś cięższa wersja ciągników ewakuacyjnych potrzebna, wozy torujące, czyli tak zwane często inżynieryjno-saperskie, aby umożliwić czołgom pokonanie skuteczne stref zapór inżynieryjnych. Co najmniej takie pojazdy tutaj trzeba wymienić. U Rosjan tego bywa jeszcze więcej, bo do tego dorzucają na przykład pojazdy typu TOS, czyli rakietowe miotacze ognia na podwoziu czołgowym, czy inne takie. Czołg jest u nich bazą do wielu rzeczy, a u nas w tym momencie przy tych ilościach to my jeszcze nie mamy tej ilości wozów zabezpieczenia technicznego, ani też tak, o takim poziomie technologii tych wozów, żebyśmy mogli jak najszybciej, jak najskuteczniej ewakuować porażone pojazdy z pola walki, zapewniając jak najszybsze ich przywrócenie do używalności. I to są takie no, elementy, które składają się na cały system w danej brygadzie, dzięki któremu ta brygada może być zdrowa i może faktycznie funkcjonować i pewne zadania bojowe realizować. Bo jeżeli tego nie ma, no to mamy tylko czołg, który przy, no nazwijmy to, najprostszej minie, ładunku wybuchowym zostaje porażona gąsienica i on właściwie jest obezwładniony i nie ma sprzętu, który mógłby go scholować na tyły. I właściwie no pojazd jest wykluczony z walki, tak? A zwróćmy uwagę, że często takie sytuacje są chociażby na Ukrainie. Na Ukrainie, która przed pełnoskalową inwazją Rosji, no, stała na o wiele lepszym poziomie, jeżeli chodzi o wozy zabezpieczenia technicznego, niż my. A w jak szybkim tempie no, sami Ukraińcy zaczęli bardzo szybko i chałupniczo przystosowywać czołgi z serii T-64, T-72 czy T-80, które na przykład miały zniszczoną, uszkodzoną wieżę, więc szybko tą wieżę zdejmowano. Miejsce tak zwane po tej wieży było przykrywane jakąś grubszą blachą i ten wóz służył jako tak zwany ciągnik chociażby do scholowywania tych wszystkich pojazdów, tak, z pola, tak, z działań. Ale tu wojennych. Ważna uwaga. Oni od razu okładali go pancerzem reaktywnym, bo skoro czołg pełnowartościowy bojowy był porażony w jakiejś strefie, to ten, który go jedzie wyciągać, dobrze by było, żeby też był zabezpieczony. Dokładnie. Jak najlepiej, żeby on nie podzielił tego samego losu. A wozy takie WZT, zabezpieczenia technicznego, są jednym z ulubionych celów dla każdego po drugiej stronie przeciwnika. I Amerykanie tutaj bardzo szybko wychwycili temat, obserwując, tak mi się wydaje, i wyciągając wnioski z konfliktu na Ukrainie, że te wozy zabezpieczenia technicznego bardzo szybko padają ofiarą bezzałogowych statków powietrznych. Więc co Amerykanie zrobili przy modernizacji tak bardzo nielubianych M88 A3 Hercules? Wprowadzono zagłuszarki, tak aby te bezzałogowe statki powietrzne no, miały jak największy problem z obezwładnieniem takiego wozu. A no, też należy zwrócić uwagę, że chociażby z tej ostatniej ofensywy ukraińskiej na Zaporożu czy gdzieś w okolicach Donbasu, to czy wozy zabezpieczenia technicznego Bergerpanzer 2, 3 czy Herkulesy, one były w pierwszej kolejności porażone. Gdzie często widzieliśmy obrazki, gdzie dwa lub trzy wozy zabezpieczenia technicznego stały obok siebie po prostu porażone, bo jeden drugiego próbował scholować, ale no bez odpowiedniej warstwy obrony przeciwlotniczej, no to właściwie nazwijmy to kolokwialnie, ale to było strzelanie do kaczek, tak? Bo tak to niestety wyglądało. No to taka jest niestety brutalna prawda. Pamiętajmy jeszcze, że te wozy często mają wyciągarki i na zbloczach, na wielokrążkach zwielokrotnia to siłę uciągu tego wszystkiego, no ale czasami było za daleko. Nie było jak i musiały się podtoczyć, podjechać bliżej. No i niestety ostatnie moje informacje z frontu ukraińskiego są takie, że Rosjanie tak jakby kumulowali
Podobno mogli produkować nawet pod 100 tysięcy już tych dronów FPV w skali miesiąca Rosjanie i w chwili obecnej używają ich na skalę niespotykaną. Mówimy o około miesiąca czasu i dosłownie co najmniej równowaga, o ile nie przewaga, zaczyna się rysować w tym zakresie po stronie rosyjskiej na niektórych odcinkach, najważniejszych dla Rosjan, odcinkach frontu i używają tego bez umiaru. I, no, i Herkules wiadomo co, jeśli tak, ludzi kupa. Dokładnie. Więc w tej sytuacji kilka jak poleci takich FPV, któryś w końcu tą gąskę czy cokolwiek rozwali i dokładnie, taki ważny łup niestety potem ląduje na placu czerwonym. Propagandowo można się chwalić, no, tak, i zdobyczny, trofejny sprzęt zachodni. No i to generalnie wtedy właśnie służy do uprawiania tej propagandy. No, no tutaj jest duży problem, bo faktycznie Rosjanie no, rozkręcili tę produkcję i oni zaczynają powoli przeciążać system ukraiński, jeżeli chodzi o obronę powietrzną. No i bardzo szybko strona ukraińska może zacząć mieć, już ma właściwie, a ten problem może się coraz bardziej nawarstwiać, jeżeli chodzi o wykruszanie się tego sprzętu. No i teraz, jak już mamy uchwycone ilości, nie mniej niż, zaznaczam, dla czterobrygadowej dywizji z czterema brygadami zmechanizowanymi, a takie mają być dwie, to mamy już komplet 232, 464 czołgi potrzebne dla dwóch największych dywizji, które mają stacjonować na wschodzie. I jakie to miałyby być czołgi, patrząc na to, jakie są te plany obecnie? W jednej dywizji czołgi K2 w 16, w 18 zaś przede wszystkim Abrams. Tak, ale, bo tu też jest taka ciekawostka, to już chyba kilka miesięcy temu z dowódcą obecnie formowanej pierwszej dywizji piechoty Legionów był wywiad, gdzie wspominał, że jego dywizja miałaby być uzbrojona i w czołgi K2, i w czołgi Abrams. Taka mieszanka, no ale teraz tak. To by znaczyło, że, bo, ale to też było mówione, że czołgi M1 A1 FEP, które trafiają w tej chwili do pierwszej warszawskiej, one stamtąd po jakimś czasie będą przenoszone, jak tylko się pojawią M1, A2, SEP, V3, które wtedy też do nich trafią. Im już będzie łatwiej podobno przejść na te nowocześniejsze czołgi i wtedy do właśnie dywizji pierwszej miałyby przechodzić te jedynki FEP. I to by się spinało, bo 256 kupiliśmy M1, A2, SEP, V3. One wypełnią 18. dywizję. M1, A1 FEP przechodzą wtedy do pierwszej dywizji 120, mówię zaraz, 116 na pewno, 116 ich, drugie tyle K2-ek, no bo jakby na to nie patrzeć, powinno ich wystarczyć, i wtedy się to będzie zgadzać, że ta dywizja będzie w stanie działać i na, jakby to powiedzieć, mniej podatnym terenie dla ciężkich pojazdów, bo K2-ki są o ileś tam lżejsze, jak i na tym najbardziej, na mniej wymagającym terenie też. No właśnie, ale tylko tu też uważam, troszeczkę się mści taka sytuacja, bo uważam, że można było, gdy już kupowano M1 A1 FEP, to uważam, że można było kupić zdecydowanie. Dorzucić te 116 jeszcze. Jestem tego samego zdania. Byłaby taka no, elastyczność, tak? To okej, okay, to tutaj już, jeżeli formujemy tą pierwszą dywizję piechoty Legionów, no to już tutaj możemy też przerzucić te 116 FEP. W międzyczasie w pierwszej, w 18 dywizji może być też kolejnych 116 FEP, ale już te brygady już się zgrywają, tak? U nas tego w tym momencie nie ma. Do końca nie wiadomo, w co mają być uzbrojone te dwie przyszłe dywizje, które mają być formowane i no i to jest taki troszeczkę czeski film, a jeszcze gdzieś w międzyczasie wpada kolejny wywiad, gdzie mówi się, że Leopardy też miały być przerzucone do 16 dywizji tak na okres przejściowy i
no jest tu dużo zamieszania tak naprawdę i mam wrażenie, że każdy generał własnej takiej dywizji gra troszeczkę do swojego podwórka i troszeczkę to przypomina taki no folwark, bo każdy chce mieć coś dla siebie i każdy chce jak największy kawałek tortu wykroić dla siebie i nie ma takiej spójnej faktycznie wizji, w jakim kierunku wojska pancerne i zmechanizowane w ogóle chcą zmierzać, tak? Bo ja też nie wierzę, że my w ciągu najbliższych, nie wiem, 3-4 lat pozbędziemy się leopardów, bo to jest nierealne. Jeżeli my chcemy zachować zdolności dla 11 Lubuskiej, no to one muszą być, tak? A ja powiem więcej. Do tych czołgów mamy zasób rezerwistów w jakimś zakresie wyszkolony i na jakiś czas dla tych rezerwistów ma sens utrzymywać to, żeby leopardy modernizować i dalej mieć. Dokładnie. Natomiast w jakimś momencie, jak będzie odpowiednio dużo Abramsów i K2-ek, należałoby ograniczyć ilość typów i wtedy się tego pozbyć. A też pamiętajmy, nawet Armia Izraela zaczęła się pozbywać starszych wariantów czołgów Merkava, na które mieli rezerwistów do pewnego momentu, bo utrzymywanie tego stało się nieekonomiczne, bo szkolenie rezerwistów specjalnie na czołgach wyciąganych wtedy z rezerwy, na starszych wariantach, bo na nich się znali, też generuje dodatkowe koszty. Lepiej było szkolić rezerwistów na czołgu, który aktualnie jest w linii w użyciu, czyli Merkava Mark IV. Oni umieją liczyć. Więc za długo to nie pociągnie, ale modernizować je, potem dobrze sprzedać? Why not? Nie. 11. dywizję trzeba jej przywrócić znowu te mocniejsze kły, no ale zostaje temat dywizji 12. Dywizji 12, która straciła 6. Brygadę Kawalerii Pancernej wiele lat temu, stacjonowała w Stargardzie Szczecińskim. Dokładnie. Od tamtej pory został tylko jeden batalion pancerny w Złocieńcu. Dokładnie. I ta dywizja jest dywizją bardziej szybko manewrową, a krótko mówiąc, to trochę za mało. Jak na ten teatr działań wojennych. To jest te, obecna struktura, to jest jeszcze takie troszeczkę pokłosie, można powiedzieć, tak zwanej armii ekspedycyjnej, gdzie ta 12 miała być właśnie taką armią, która a to wyślemy ją do Iraku, a to do Afganistanu. Ona będzie miała ten najnowocześniejszy sprzęt, to były Rosomaki chociażby. Dostała je później niż chociażby 17 brygada, więc jeszcze długo na kaczuszkach BWP-1 po moim odejściu z armii koledzy się turlali. Dokładnie, więc ja gdzieś tam nawet wspomniałem w tej swojej nitce, że zastanowiłbym się, czy aby na pewno ta 12 dywizja musi mieć ten jeden batalion czołgów, czy nie lepiej zastanowić się tutaj nad takim, no nie wiem jak to nazwać, troszeczkę wydzieleniem tej dywizji jako taka typowa dywizja obrony wybrzeża i z takim sprzętem typowo amfibijnym chociażby do wsparcia. Powiem ci, że akurat mam odmienne podejście, bo raczej bym tą 7. brygadę kompletnie wydzielił. Tą 7. brygadę. Ona niech będzie osobna i ona ma zostać broniąc wybrzeża. I jej ciężki komponent, chociaż jeden batalion, przydałby się na wszelki wypadek, to na pewno, ale ona powinna być nawet większa. Powiedziałbym, że gdyby ona miała w sumie nawet 6 batalionów, tak aby móc interweniować na całym naszym 512-kilometrowym wybrzeżu, gdyby zaszła taka potrzeba, w przypadku działań przeciwdesantowych, ale również wydzielić z siebie co najmniej jeden batalion do działań desantowych, gdyby zaszła taka potrzeba, czyli tu mówimy o rzeczywiście nie 4 nawet bataliony, tylko 5-6, na czas szkoleniowy podporządkowana 12 dywizji. Dokładnie. Z chwilą przejścia w fazę konfliktu, wydzielana jako samodzielna. Samodzielna grupa operacyjna, coś takiego tak. Chociażby jak było w czasie kampanii. I wtedy zostaje kwestia, że zostają tylko 2 brygady w 12 dywizji, to jest za mało i tam brakuje jeszcze jednej brygady, która według mnie powinna być odtworzona. No i ale generalnie 12 dywizja. Nic nie stoi na przeszkodzie, uważam, aby ustandaryzować te wszystkie dywizje i skoro te 2 dywizje, które mamy na ścianie wschodniej, mają docelowo mieć ten system 4-brygadowy,
to czemu by nie 12 i 11 też miałyby nie przyjść na taki system? Bo uważam, że można by było faktycznie się zastanowić nad tym w takim wypadku. Ma to sens, przy czym trzy brygady, że tak powiem, operacyjne, czwarta powoływana z rezerwistów. Dokładnie, na przykład, chociażby. Ale ze zmagazynowanym sprzętem, rezerwiści regularnie powoływani i tak dalej. Czemu nie? To uważam jest dobry pomysł i też, ale to już też się możemy tu wejść oczywiście w szkolenie rezerw i też tutaj reformy, które no, powinny mieć miejsce, tak, no ale to już inny temat. Ale co do zasady, to są dywizje, które mają pomóc w czym? W odrzuceniu przeciwnika, któremu się jednak udało włamać gdzieś w nasze terytorium. Dokładnie. I przywróceniu przebiegu naszych granic, a nawet do działań ofensywnych na jego terytorium. Więc one muszą mieć odpowiednią siłę i nie mogą być za małe. Nie mogą. I gdzieś też, jak wrzucałem tą nitkę, to też z kolegą Tymoteuszem, który no jest, można powiedzieć, takim ekspertem, jeżeli chodzi o czołgi Abrams, którego też tutaj z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Też tak rozmawialiśmy i też doszliśmy do wniosku, czy Lubuska, 11 Lubuska Dywizja nie powinna też w przyszłości przejść na Abramsy. Skoro 18 Dywizja ma być takim młotem, taką nazwijmy to w cudzysłowie ciężką dywizją, a wiemy, że 11 Lubuska no, wcześniej uchodziła za taką dywizję, to czy właśnie i 11 i 18 nie powinny być przezbrojone docelowo na czołgi Abrams? Bo moim zdaniem powinny być, bo uważam, że jedna taka ciężka dywizja to troszeczkę za mało. I moim skromnym zdaniem to powinno pójść w tym kierunku. No ale teraz te dywizje bardziej liczne, w wariancie najbardziej optymistycznym, to jest 6 batalionów, liczmy, 348 czołgów. Dokładnie. Ale liczmy póki co dywizjami mniejszymi z 4 batalionami. 232 czołgi w dywizji. Zostawiamy te dwie dywizje wschodnie, które mają być większe. To tak, dwie istniejące dywizje, 464 czołgi byłyby potrzebne. Te dwie nowo formowane, czyli pierwsza i ósma, dobrze mówię? Jakoś tak. No to ma być Armii Krajowej i pierwsza dywizja piechoty. Odnowa, tak. Kolejne 464. To już nam się robi i prawie tysiąc. Dwa razy po 348. Szybko zrzucając, mamy w przybliżeniu 700 na ścianie wschodniej czołgów. Dokładnie. I 928 czołgów w centrum i na zachodzie. Dokładnie. 1600 z groszami. Z groszami. No, prawie 1700 czołgów tylko w linii. Tak, w linii, licząc z pododdziałami szkolnymi, czegokolwiek. Dokładnie. 1700 w linii. I drugie tyle, znaczy, przepraszam, no 50% z tego w rezerwie sprzętowej. Tak. A co my w tej chwili mamy? W tej chwili mamy ile? Chyba 60 K2-ek? Między 60-80, można tak założyć, bo być może coś już do nas płynie i w najbliższym czasie zostaniemy poinformowani. Tak. M1-ek mamy też coś, jeden batalion już jest, nie? Jeżeli chodzi o M1 A1 FEP, to one mają być wszystkie w tym roku już do końca dostarczone. Chyba około 80 wozów. No to będzie. Liczmy, że mamy 80 razy 2 jest 160. 160. Mamy 200 PT-91. Poszedł batalion na pewniaka, dokładnie. Tyle wiemy. Było 232. Mamy, więc liczmy, że 200 mamy. 7 dwójek już nie liczę. Nie. To mamy 360. Tak. I mamy 232 Leopardy, z czego niestety są w trakcie prac modernizacyjnych. Część z nich jest rozgrzebana. Przynajmniej Leo 2A4.
Ale liczmy, że wszystkie. To 230, a 360, 500, no, 90 6, no. czołgów, na które możemy liczyć. Około. Przy czym operacyjnie gotowe jednostki z Abramsami i z K2-kami jeszcze nie są. Nie są nauczone, zgrane i tak dalej. I jeszcze trochę nie będą. Operacyjna gotowość jednostek na Leopardach 2.pl też jeszcze nie. Nie, też długo nie będą. Chociaż są bliżej, ale jeszcze nie. Ale mówimy maksymalnie o tym, że mamy w granicach 600 czołgów, na które możemy liczyć. Niekoniecznie przekłada się to na odpowiednią ilość jednostek umiejących się nimi dobrze posługiwać. Dokładnie. Do końca roku powiedzmy, że podniesie się to te 58, o 50 z takiego wozów Abrams, jakieś jeszcze chyba 20 sztuk K2-ek niech będzie, no to zrobimy z tego w granicach 700. No i taki też się ostatnio news pojawił, że prawdopodobnie pierwsza kompania M1A2 SFO3 jeszcze w tym roku do nas trafi. No ale tak, ta kompania będzie zajeżdżana do skutku jako szkolna. Tak, dokładnie. Więc będziemy w granicach 700 czołgów. To jest i tak dwa razy więcej niż Niemcy, trzy razy więcej niż Francja. No ale to są na razie czołgi, a nie pełnowartościowe pododdziały. Pamiętajmy o tym. To trwa. Wyszkolenie, zgranie, nauczenie się wykorzystywać wszystkiego, co jest potrzebne, to trwa. A pojawiają się ciągle nowe elementy wzmacniające zdolności wykorzystania, żeby te czołgi były jako system, element systemu. I tu mówimy chociażby o odpowiedniej ilości dronów rozpoznawczych, wdrożenie się z BMS-em, czyli systemem zarządzania polem walki, sporo. No ale teraz wracamy do tych dużych cyfr. Nawet 1700 czołgów w linii dla 6 dywizji. To jest wyzwanie. Dużo. I nie do końca to się klei też z tymi zapowiedziami odnośnie K2, których mielibyśmy jeszcze zamówić 800, 850 jakoś tak, więc no i ty i ja wiemy, że tutaj brakuje troszeczkę, mam wrażenie, takiej spójnej wizji, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku te wojska pancerne chcą zmierzać, bo no nie klei nam się to wszystko tutaj już, a w ogóle abstrahując od samego sprzętu, ale to też do tego trzeba ludzi, tak? O, no, zdecydowanie. 1700 czołgów, no uśrednijmy, że na jeden czołg 4 osoby przypadają, no to też troszeczkę tego człowieka potrzeba, tak? Do a ile logistyki? Logistyki dla utrzymania tego. Czyli właśnie wozy towarzyszące, cysterny i tak dalej. I tak dalej. O OPL-otce w tych brygadach nawet nie wspomnę. Pamiętajmy, że OPL wojsk na tą chwilę u nas jest mocno przetrzebiona, zostały jeszcze jakieś osy, a poza tym to albo pojawiają się nowe poprady, czyli zestaw 4 piorunów na odpowiednim podwoziu ze stacjami radiolokacyjnymi, jakieś szyłki zmodernizowane szyłki do poziomu... Szyłki chyba poszły, zostały same białe, mam wrażenie, jak tak pytałem po znajomych, to oni mówili, że białe jeszcze widzą na zajęciach czy na szkoleniach, ale same te pierwotne szyłki to już raczej są na stepach i tam sobie... No i zostały nam jeszcze hibneryty, tak? A tego to trochę mało. I tu jest luka, którą musimy jak najszybciej wypełnić. Oby to był polski pocisk błyskawica, czyli coś większego niż piorun, o większym zasięgu, czyli mówimy o 10-12 kilometrach jako ten najniższy poziom, bym powiedział, basic, łącznie z popradem. No ale przydałoby się coś jeszcze o większym zasięgu i tutaj ja bym widział oczywiście kamy, żeby one wchodziły do dywizjonów obrony przeciwlotniczej w brygadach, ale to zobaczymy. To jest duże wyzwanie nadal, bo trzeba to wszystko osłonić. A nie wolno rezygnować z LUW, bo chodzi o drony jeszcze. Dokładnie. Chodzi o drony. No, teraz... Myślę, że z biegiem czasu będzie też coraz trudniej zwalczać, będzie ich coraz więcej, będą... Do tego dojdzie sztuczna inteligencja, więc będzie coraz więcej wyzwań w tym kierunku. Ale teraz rozumiecie Państwo, o jakiej liczbie czołgów my mówimy, a na jakim etapie obecnie jesteśmy. W granicach 600 jesteśmy, do końca roku może będzie w granicach 700, a potrzebujemy jeszcze 1000, przy czym docelowo z tego, co mamy, powinny wyskoczyć ostatecznie wszystkie Leopardy,
abyśmy mieli ujednolicony w większym stopniu park i powinny wylecieć wszystkie PT-91. Wyzwanie jest potężne. A mówimy gdzieś o takiej granicznej dacie 2035? No optymistycznie bym powiedział. Tak, no 10 lat na to, żeby ten stan rzeczy uzyskać, to tak na pewno. Mhm. Na pewno lekko nie będzie. Nie. I wtedy będziemy najliczniejszą pancerną armią świata. Ktoś powie, tak, wy idziecie w czołgi, a te drony mogą wszystko rozwalić. No nie jest to aż tak. To jest bardziej skomplikowane. Zawsze jest wyścig pancerz-pocisk. Dokładnie. Odpowiednio dużo środków, które mają wspomóc broń pancerną w zabezpieczaniu się przed dronami, jest w opracowaniu, we wdrażaniu. Niektóre trzeba po prostu tak naprawdę tylko zmienić im przeznaczenie, bo te sprzęty są, zwiększyć ilość tego całego sprzętu. Więc to się da zrobić, żeby zabezpieczyć i drony nie są cudownym remedium na wszystko, ale mocno zmieniają sytuację na polu bitwy. Dokładnie. No a też gdzieś myślę, że sam system trofi może w tym kierunku zmierzać właśnie, aby... Który według tego, co nam powiedział Damian Radka, już był testowany przez twórców, jeśli chodzi o zwalczanie zagrożenia dronowego, czyli... Jeśli piechota będzie pod pancerzem, to się będzie czuła bezpiecznie i w takim mieszanym ugrupowaniu czołgowo-BW-piastym, pancerno-zmechanizowanym, w przypadku pojawienia się dronów, system trofi montowany na czołgach może ochronić jedne i drugie, ale też przecież system trofi może trafiać również na odpowiednio ciężkie platformy bojowych wozów piechoty. A my w tej chwili idziemy w te cięższe, bardziej opancerzone, więc why not? Dlaczego nie? Dokładnie. No więc wyzwania przed nami są olbrzymie, bo gdzieś jeszcze prócz samych czołgów to zostaje bojowy wóz piechoty, czy też żartobliwie bojowy wóz pokoleń, BWP-1. Dokładnie, których też potrzebujemy, jak tak wstępnie liczyłem, prawie 2000. Tak. W samej linii. No więc do tego gdzieś jeszcze po drodze ciężki bojowy wóz piechoty, który gdzieś tam w jakichś małych bądź większych bólach się kreuje pomału. Tak więc no wyzwania są przed nami, można powiedzieć, bardzo duże i ta data graniczna 2035 to jest taka naprawdę optymistyczna moim zdaniem data, a do tego dochodzą pozostałe elementy całego systemu, bo same bojowe wozy piechoty też będą potrzebowały wozów towarzyszących, to będą wozy dowódczo-sztabowe, wozy ewakuacji medycznej, zabezpieczenia technicznego, tak samo czołgi będą potrzebowały tych wozów, więc no... No tak teraz dorzućmy do pieca delikatnie, dla 1700 czołgów podstawowych w linii potrzebowalibyśmy ile wozów zabezpieczenia technicznego? Ja dla czterech dywizji liczyłem i dla wozów zabezpieczenia technicznego wyszło mi ponad 300. Dla czterech dywizji, tylko w linii. To mówimy w przypadku sześciu dywizji w linii o 300 plus 150 jak nic. 450 wozów tego typu. Dokładnie. To jest takie samo zużycie paliwa lub większe przy holowaniu, wyciąganiu z błota, a naprawdę błoto potrafi zassać płaskie dno czołgu bardzo skutecznie. Tak. Jak ktoś chce zobaczyć, to są nagrania w internecie, gdzie Szwedzi się czasami bawią w takie wyciąganie swoich streetwagonów zassanych. Znaczy ja widziałem jak trzy WZ-y wyciągały uwięźniętego T-72. No właśnie. Tak zasało, tak gęste było to gliniaste błoto i taka ta dziura była, że no niestety trzy WZT spięte ze sobą wyciągały jeden czołg. No właśnie, więc gdzie jeszcze T-72 jest czołgiem lżejszym niż taki Leopard czy Abrams?
Bo to jest 43-45 ton w tych granicach na pełnym zalaniu, załadowaniu i tak dalej. A WZ-y, akurat to były jedna WZ-a trójka i dwie WZ-y dwójki, no to one, każda z nich swoją masę może wyciągać. Masa jest 36-38 ton, jakoś tak to wychodziło. No to siła wyciągu była w granicach prawie 120 ton. I ledwie dawały radę niektóre uwięźnięte 43-tonowe czołgi wytaszczyć. No właśnie, więc no też pokazuje, przed jakimi problemami logistycznymi stoimy, tak? Bo... Ale tu jeszcze takie drobiazgi fajne. Na zachodzie coraz częściej myśli się o tym, żeby załoga WZT nie opuszczała tego czołgu po to, by podczepić holem miękkim zwłaszcza ten uwięźnięty pojazd. Tylko żeby robić to na holach sztywnych, które można w oparciu o obserwację kamerą i sterowane z wewnątrz narzucić na odpowiednio przygotowane punkty holujące na czołgu, który jest uwięźnięty, żeby zmniejszyć, jak to się mówi, ryzyko porażenia załogi tego bardzo cennego pojazdu. Dokładnie. U nas tego na razie się w ogóle nie bierze pod uwagę. Na razie się działa po prostu no wszystko, załoga na pancerz i działać, a w warunkach polowych, co pokazują działania na Ukrainie, tego typu zachodnie systemy... Jeżeli samego wozu nie uda się unieszkodliwić, tak, to czemu załogi nie spróbować, która wyszła w tym momencie, żeby podpiąć czołg, tak? A czasami nawet... Czasami nawet bardziej cenna jest wyszkolona załoga niż sprzęt. Żebyście wiedzieli, w polskich WZT-3 w składzie załogi jest spawacz, który umie coś tam w razie czego i ma sprzęt na tym wozie, żeby podziałać. Jest też sanitariusz, żeby udzielić, albo ratownik już nawet medyczny, żeby udzielić pomocy przedmedycznej porażonej załodze. To są specjaliści, których szkolenie też jest cenne. Tak, dlatego sama załoga też jest cenna do wyeliminowania. Operator, jeżeli chodzi o ramię, bo tam jeszcze jest ramię z manipulatora, no może bez manipulatora, ale ramię dźwigu na WZT-3, no to też trzeba umieć się tym posługiwać, mieć o tym pojęcie, tak? I to są wszystko cenni specjaliści, którzy potem na zapleczu jak najbardziej mogą dawać radę z naprawami również w tej bliskiej strefie zaplecza walk na poziomie batalionu. No u nas gdzieś się pomału to światełko zapala, jeżeli chodzi o wozy towarzyszące, bo gdzieś 2 miesiące temu pojawiła się informacja, że Agencja Uzbrojenia bada rynek pod kątem wozów, mostów towarzyszących dokładnie, MG20, przy czym nie mylić tutaj z Daglezją, bo wojsko ma troszeczkę swoją inną nomenklaturę niż przemysł obronny. I z tego co kojarzę dobrze i pamiętam, to na pewno zgłosiły się WZM, Obrum i ktoś jeszcze. Wiem, że trzy podmioty się zgłosiły do tego. Na razie jeszcze nie przetargu, tak, bo to jest badanie rynku, tak więc mowa tutaj o 120 wozach. No akurat tyle potrzebujemy dla 4 dywizji, gdzie mamy te bataliony czołgów. To gdzieś tak jak liczyłem, to właśnie tych 120 wozów potrzebujemy. Na ten moment w służbie mamy BLG-67, no to są jeszcze wozy na podwoziu T-55, pamiętające jeszcze czasy Gierka, bo to były wozy opracowane na przełomach 50-tych, 70-tych. My już mamy kłopot z tymi podwoziami nawet, dokładnie, bo brakuje nam części do ich utrzymania. Natomiast gdyby, że tak powiem, całe uzbrojenie główne w postaci mostu towarzyszącego przerzucić na co innego, to one by się nadawały obecnie tylko dla bojowych wozów piechoty, a już nie dla tych czołgów, które generacyjnie u nas wchodzą, bo nie ta klasa nośności. Przy czym no, też gdzieś tam troszeczkę popytałem i z tego co mi wiadomo, bardzo duża część tych wozów poszła na wschód. Poszła na wschód. Moi drodzy,
Będziemy teraz kończyć już, niestety, to pierwsze spotkanie. Dajcie znać, czy wam się podobała rozmowa z Krystianem. Jeśli tak, to przygotujemy jakieś kolejne spotkanie, żeby Krystian mógł dalej podzielić się z wami swoją wysokich lotów, uważam, wiedzą i doświadczenia w pewnych kwestiach. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy opisany na kanale sposób, bo to dzięki wam, drodzy patroni i wspierający, powstają te niezależne materiały. A zachęcam też do śledzenia i zasubskrybowania, followowania mediów społecznościowych profili Krystiana Pogranicznego. Jest ciekawym dyskutantem, cierpliwym też jeszcze nie został zniechęcony przez krytyków, to też jest jeszcze ważne. I chętnie dzieli się wiedzą, zachęcam do znajdowania jego materiałów, bo uważam, że warto, jak najbardziej. W wolnych chwilach też piszę nie tylko o tym, co nas na co dzień otacza, ale też czasami o Gwiezdnych Wojnach coś napiszę i planuję też w najbliższym czasie poruszyć tematy związane z moim wykształceniem mniej lub bardziej, a mianowicie hydrologia Polski, tak więc chyba też temat na... Słuchaj, to jeżeli będziesz przygotowany na hydrologię, to daj mi znać. Jasne. Wtedy ja wezmę praktyka, czyli kolegę Daniela Kotura, szypra pływającego na statkach śródlądowych, żeby ktoś, kto ma kierunkowe wykształcenie, z kimś, kto na bieżąco z tego wszystkiego korzysta, głównie patrząc na zachodzie, a i zna też nasze wody, żeby pewne rzeczy pokonfrontować i wytłumaczyć, bo jest tak wiele mitów i błędów, zwłaszcza tych, którzy uważają, że coś o ekologii wiedzą, że czasami się w człowieku wszystko gotuje. Tak. I dobrze by było to wszystko skonfrontować, więc już mi się koncept podoba. Moi drodzy, mam nadzieję, że debiut Krystiana na kanale Kapitan Lisowski się podobał. Wiecie, co robić. Zachęcamy, zapraszamy i żegnają się z tego pierwszego spotkania pod hasłem Tanki. Krystian Pograniczny. Miło mi. I Maciek Kapitan Lisowski. Do usłyszenia, do zobaczenia wszem i wobec. Cześć. Cześć.